No, ja nie zdążyłem jeszcze zarzucić wędki, a tutaj już coś się dzieje. Ty, patrz, ładny szczupaczek, no. Walczy, fajnie. Zabawowy. Na sobie? Branie było całkiem sympatyczne. A co bardziej cieszy, złowione własną przynętę. Właśnie ręcznie oddałem. O czym zaraz właśnie wam opowiemy. Szedł. Rafał Janusz, kolega, który przed chwilą zresztą złowił szczupaczka na swoją przynętę, to myślę, że to cieszy podwójnie, co? No, oczywiście. Ty robisz z gumy przynęty. Dokładnie, silikonowe przynęty wędkarskie. Oprócz tego, że wiadomo, satysfakcja, że to jest swoja przynęta, to co jeszcze? Co jeszcze? Przede wszystkim materiał. Sam robię materiał z składników. W porównaniu z niektórymi gumami, które chętnie są kupowane z azjatyckiej, można powiedzieć, fabryki, to one mają substancje, które no, są szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale również i dla nas, jak i ryb. Czy aspekt finansowy też wchodzi w grę? Zależy jak finansowy. Na pewno gumy, które samemu się robi, wychodzą dosyć korzystnie w porównaniu do tych, które są oferowane w sklepach wędkarskich. Ale dodatkowym aspektem jest, że samemu się dobiera po pierwsze też miękkość przynęty. Jeśli to jest duża przynęta, powiedzmy, nie wiem, 10 cm, no ten silikon powinien być odpowiednio twardszy. Jeśli to jest malutka przynęta, możemy go zrobić z praktycznie takiego lejącego, gumowatego bardzo składnika. Więc też praca, to jest całkiem różna praca. Powiedzmy, że jedna guma 5-centymetrowa, która jest wykonana z twardego materiału, ten ogonek w przypadku ripera będzie delikatnie tylko tak chodził na boczki, tak migotając. A jeśli zrobimy go z miękkiego, to już ten ogon będzie mocno wachlował. Przede wszystkim materiał, są to dwa składniki, które się razem miesza. Później się podgrzewa je, ja osobiście mikrofali podgrzewam do około 180-200 stopni. To wszystko wtedy się żeluje i ten taki gorący żel odlewa się do formy. Tak, jak zwykle ja nic nie mam, nie? Ale jestem po to, żeby trzymać kamerę. O, Piotrek, co to jest, boleń? No, bolek. Ten ładny. Na obrotóweczkę. Na obrotóweczkę? Trójkę, tak. Ja cię kręcę. Będziesz wypuszczać? Dobra. No właśnie, to mnie zaciekawiło, bo mówisz, że to jest materiał, który pływa. Tak, to jest materiał, to jest silikon, który ma w sobie składniki, które powodują, że ta guma unosi się. Standardowe gumy, które znamy w sklepach wędkarskich, jak wrzucimy do wody, to ona od razu tonie. A w przypadku tego materiału, on jest wypornościowy i unosi się do góry, więc może też dodatkowo być atrakcyjny w okresie zimowym, gdzie na przykład sandacz czy okoń nie tak super żeruje, bo w miejscu stoi, ale jak coś zobaczy, że przed nosem unosi się delikatnie do góry, to może sprowokować dodatkowego brania. Przed chwilą złowiłeś szczupaka 45 cm, pokaż na co. Gumeczka. To jest taka malutka gumeczka, ona ma 3,5 cm, główka wolframowa 55,5 mm, która ma około 1,2 g. No i to mnie też bardzo ciekawi, bo też łowię na wolfram, aczkolwiek sandacze. No a ty jesteś, Rafale, zwolennikiem łowienia na małe wolframy właśnie, 1,5-gramowe, 1-gramowe. Jak ci się to sprawuje? Sprawuje się no, rewelacyjnie, jeśli jest dobrana odpowiednia cienka plecionka, delikatny zestaw, gdy wędka bardzo delikatna, powiedzmy tam do 5 gram, no to taką przynętą 1,5-gramową można miotać spokojnie 20-30 metrów. Słuchajcie, normalnie perfidnie nielegalne zgromadzenie, wam pokażę jak to wygląda.
to jest powyżej 5 osób, nie? I to jest naprawdę na maksa niebezpieczne, nie? I trzeba naprawdę uważać na coś takiego. Ja w ogóle się dziwię, że nas jeszcze nie zgarnęli, nie? Mamy wszystkie malutkie przynęty, typu taką ważkę czy taką pijaweczkę. Głównie używam pod czeburaszkę i pod dropshot. Tego typu riperki to głównie na główkę. I taki 7,5 cm, no to sandaczyk, okonek, naturalne kolory w przejrzystą wodę. Jaka ciężka główka do tego? Do tego daje, tutaj akurat gdzie łowimy na Motławie, daje maksymalnie 5 gram, od 3 do 5 gram. Bo woda nie jest tu głęboko, więc sprawia to, że opiat jest dosyć długi i okoń bardzo chętnie bierze na taki bardzo wolny opad, nie? Raczki? Raczki, tu mamy takie właśnie tak zwane creature barty, czyli różne stworki, taki śmieszny stworek. No mnie właśnie bardzo zaciekawiła ta przynęta, zobacz, ona jest bardzo, bardzo precyzyjnie, słuchajcie, wykonana jest i ten odlew jest taki naprawdę wyjechany w kosmos, bardzo ładny. Nawet te prążki, zobaczcie, takie są. Jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał coś takiego spróbować w zaciszu swojego domu, czy jest w ogóle dostęp do jakichś takich tych matryc? Do matryc niestety w Polsce nie jest dostępnych. Zazwyczaj albo gotowe matryce są ze wschodu, albo z zachodu. W Polsce niestety nie ma, a jeśli chodzi o tworzenie, to w Polsce ewentualnie aluminiowe, ale to są dosyć duże koszta. Siedzi. Coś małego, ale... Ale jest. Pewnie jakiś okonek mały. Zobaczymy. Tak jest, mały okonek. No na twoją gumę. No to ale żarłoczny. Tak jest. Tak, mam i ja, zobaczcie, taki okonek. Sorry, że tak go trzymam, ale muszę drugą ręką trzymać kamerę. Na taką długośną gumę, nie? Ty, no ale dobra ta twoja guma, zobacz. Smakuje! Łowią. I szczupaczek, i okonek do kolekcji. O co chodzi z brokatem w naszych przynętach? Kiedy go stosować, kiedy unikać? Ja stosuję brokat na pewno, jeśli pogoda jest taka jak dzisiaj, czyli pochmurno, żeby dodatkowo ten przebłysk taki delikatny był. Jeśli jest naprawdę słońce, no to używam raczej bez brokatu lub brokatu ciemnego, typu jakiś tam zielony, niebieski, tego typu kolorki. Też fajny jest czarny brokat, ponieważ daje takie różnego rodzaju plamki. Tak jak ryba ma różne tam jaśniejsze, ciemniejsze kropeczki, to też fajnie akcentuje naturalną przynętę. Nie tylko jasne, srebrne czy złote brokaty. No ale kolega ma bardzo fajny multiplikator taki elektroniczny. Co ty o tym byś mógł powiedzieć? Rzucałem właśnie tą wędką na bajka. Takim multiplikiem rzucać na to jest... Ale on faktycznie nie będzie się plątać, jak ma ten system? Piotr rzucał jerkiem chyba w tym momencie i obrotówką się rzucał. No nie, no to sama przyjemność rzucania takim zestawem. Pomału jakoś mi to wychodzi, coraz lepiej. Nie plącze ci się? Nie. Tutaj akurat jest system komputerowy. Taki chip tam, który sobie steruje tym szpulą. No i jakoś to idzie w miarę. Co ty gadasz? Komputerowy i wtedy co on, czym on steruje? Hamulcem czy jak? Prędkością szpuli, wydawania plecionki, nie? Nie wymaga to baterii, bo jest tam jakieś magnetu, które tak. obrotów wytwarza jakiś tam... Dynamo bardziej, coś takiego jak w rowerze. Wytwarza jakiś tam impuls elektroniczny i to steruje tym całym. I ile taka przyjemność? Nie wiem, teraz ono już spadło chyba z 600 zł. To jest najtańszy model z systemem DC, nie? Spróbuj rzucić, zobaczymy jak to idzie. Miał ostrość. Taki charakterystyczny dźwięk. Nieźle. Słuchajcie, bardzo ładnie pachną. Nie taki faktycznie chamski silikon, jak w niektórych sklepach. Mamy naprawdę świetna ta przynęta. To też atraktor dodaje. Atraktor krewetkowy, rybny, owoce morza. Także też fajnie zimą działa to.